Jacek Dokutowicz, witam Państwa w programie Rozmowy o Mieście. Dziś naszym gościem jest Edyta Świątczak-Górzęta, pełnomocnik prezydenta Siemianowic Śląskich do spraw osób niepełnosprawnych. Witam Panią. Witam serdecznie Panie Redaktorze, witam Państwa. Pani pełnomocnik, nie ma roku, żeby do naszego miasta, no i także do Pani, dla Pani trafiały nagrody, wyróżnienia za działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Czy uważa Pani, że coś jeszcze jest do zrobienia? Ja powiem tak, nagrody wpływają na ręce prezydenta miasta, na organizację. Ale zasługi w dużej mierze są także i Pani. Ja myślę, że ja jestem tylko tą kropką nad i, ponieważ sama jedna jako Edyta Świątczak-Górzęta nie zrobiłabym wiele. Jedynie mogę zasygnalizować problem. Natomiast jeżeli nie potrafię skupić wokół siebie ludzi, którzy podejmą ze mną te działania, no to spełznie to na niczym. Więc tu dziś pragnę również po raz kolejny podziękować wszystkim organizacjom, instytucjom, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak również samego środowiska, ponieważ świadomość tego środowiska wzrasta z roku na rok i raz, że poprzez prestiżowe nagrody, które otrzymujemy, jak również poprzez to, że osoba z niepełnosprawnością czuje się obywatelem tego miasta, który musi podejmować trudy, który musi realizować swoje marzenia, cele, jak również konsekwentnie dążyć do bycia samodzielnym. Czy daje Pani delikatnie do zrozumienia, że istnieje taka troszkę filozofia, jeżeli nie pomożesz sobie sam, to nie pomoże Ci nikt inny? Dokładnie tak. Tak to wygląda? Tak to wygląda. Pani mówi, że tak to wdrażam w życie. Pani mówi, że tutaj istnieją stowarzyszenia, jak one działają? Czy to są prężnie działające stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami, bo to jest dosyć ważne. Ja powiem tak, są organizacje, które już działają od lat i przez lata były prawie że niezauważane przez mieszkańców, bo włodarze tego miasta zauważyły ten problem już dawno i powiedzmy takie stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Dziś mówimy z niepełnosprawnością intelektualną i powiem szczerze, że to określenie jest zdecydowanie lepsze. Działa już od ponad 20 lat na terenie naszego miasta, a od dłuższego czasu dopiero słyszę, że ludzie nie wiedzieli o tym, że mamy. Również prężnie działa od ponad 50 lat zespół szkół specjalnych dla dzieciaczków tego typu właśnie z niepełnosprawnością i mają przeogromne sukcesy. I nawet powiem szczerze, że nawet nie wiem od ilu już lat działa Dom Pomocy Społecznej zarówno w Michałkowicach, jak i w Siemianowicach, gdzie siostry Boromeuszki opiekują się swoimi pensjonariuszkami i pensjonariuszami, bo na przykład siostra Gabriela ze Świętej Barbary ma sprzężenia niepełnosprawności sprzężone i tam są zarówno i mężczyźni, i kobiety. I to są również ludzie niezauważani na co dzień. Ale są też organizacje, które działają na rzecz środowisk mieszkańców, którzy nie są instytucjonalnie ogarnięci, tak to brzydko by trzeba było powiedzieć, tak? Czyli na przykład Polski Związek Niewidomych działa na rzecz typowo środowiska osób z niedowidzeniem i z niewidomych. Jest organizacja działająca na rzecz Amazonek, prężnie działająca i mająca naprawdę duże sukcesy, szczególnie w rehabilitacji tych pań, gdzie zdarzają się również i w szeregach tego stowarzyszenia mężczyźni z tą samą przypadłością, jak również bolączką naszego miasta, aczkolwiek osoby niedosłyszące i głuche są ogarnięte przez Polski Związek Głuchych, ale przez Katowice. Nie chcą tworzyć tutaj koła. No i nie będziemy ich zmuszać, aczkolwiek no dobrze by było, żeby też prężnie działali na terenie miasta. Co jest obecnie największą bolączką osoby z niepełnosprawnościami? Czy to są przeszkody architektoniczne? Mówię o naszym mieście, czy też rynek pracy, brak miejsc na rynku pracy? Ja powiem tak, największą bolączką i naszego miasta, i naszego państwa jest opieka zdrowotna. To jest największy problem tego systemu, ponieważ rynek pracy na dzień dzisiejszy otworzył się dla osób z niepełnosprawnością. Praca w większości jest dla osób,
mentalność tych ludzi też się zmienia. Natomiast rehabilitacja medyczna, dotarcie do specjalisty w określonym czasie, a nie przestrzeni, jest po prostu największą bolączką. Ale to chyba jest problem nie tylko osób z niepełnosprawnościami, jeżeli chodzi o Polskę i Polaków. Podejrzewam, tylko że w tym momencie, no powiem, no, większy problem ma ta osoba, która już ma ten defekt i żeby ten defekt nie pogłębiał się, albo na przykład stan, który został uzyskany zaraz po pierwszej rehabilitacji, został utrzymany, no to powinna być ta kontynuacja, a tutaj no niestety mamy z tym problem. Droga do akceptacji niepełnosprawności swojej czy osoby nam bliskiej jest dosyć długa i bolesna. No najważniejsze jest jednak, żeby te osoby nie były same. Czy one mają i wiedzą, do kogo się mają zwrócić? Ja powiem tak, ja osobą niepełnosprawną zostałam 24-5 lat temu i podejście do niepełnosprawności było zdecydowanie inne niż jest dzisiaj. Dziś już świadomość lekarzy prowadzących, szczególnie w szpitalach, jest dużo większa, że zaraz wprowadza się psychologów, wprowadza się organizacje pozarządowe. Jest na przykład sytuacja taka, że jeżeli mieszkanka ma mieć amputowaną pierś, to dostają sygnał w Amazonki i one przed, a już na pewno po operacji są przy łóżku chorej. I to już jest ta świadomość, że bierzemy problem w swoje ręce, ale nie jesteśmy z tym sami. Z jakimi problemami zgłaszają się do Pani ludzie? Z różnymi. Czasami wydaje się, że z błahym problemem przychodzi człowiek i po rozmowie, po analizie jego przypadku tych problemów jest zdecydowanie więcej i jest to najczęściej taki złożony problem. Ostatnio żeśmy analizowały problem ojca wychowującego samotnie, to znaczy nie do końca samotnie, bo gdzieś tam w tle jest mama, która jest niewydolna wychowawczo, wychowuje dwójkę dzieci niepełnosprawnych. I problem jest tak złożony, że trzeba było stworzyć zespół interdyscyplinarny, czyli uruchomić i Powiatowy Urząd Pracy, i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i Wydział Spraw Obywatelskich, i powiedzmy organizacje pozarządowe. I tutaj jest naprawdę ogromna chęć pomocy niesienia jednostce, gdzie jednostka korzysta powiedzmy z całości. Nie? To już udało nam się tutaj to zorganizować i to idzie naprawdę w bardzo dobrym kierunku. No i właśnie to są w pewnym sensie te sukcesy. A czy są takie sytuacje, że Pani mówi, no nie jestem w stanie pomóc, nie mam środków, nie mam możliwości i ta osoba odbija się od ściany? Ja powiem tak, niejednokrotnie z tego typu myślami muszę się bić, natomiast no po to jestem powołana pewnie, żeby przeciwstawiać się tego typu myślom i jeżeli brakuje nam środków, a często nam ich brakuje, to wtedy uderzamy do biznesu, do naszych przedsiębiorców, gdzie wrażliwość społeczna naszych przedsiębiorców jest przeogromna i w większości sytuacjach naprawdę to jest załatwione tak, jak powinno. Wrażliwość i świadomość. Wiesz, tak, jest przeogromna na dzień dzisiejszy i ja się cieszę, że mamy takich, a nie innych przedsiębiorców. Bo stać się osobą z niepełnosprawnościami można z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Trzeba mieć tego świadomość. Trzeba mieć. No z tą świadomością jest czasem różnie. Pod warunkiem, znaczy wtedy, kiedy jesteśmy pełnosprawni, zadowoleni i cieszymy się życiem, to nikt z nas nie myśli o takich sprawach. No właśnie, jeszcze na koniec już tak o tej świadomości. Mamy miesiąc walki z rakiem piersi. Jaka jest świadomość kobiet w tym okresie tego największego zagrożenia? Duża. A tu, panie redaktorze, powiem z takim przekąsem, że październik to również miesiąc osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. To również jest niepełnosprawność. I październik to jest właśnie taki miesiąc, w którym propagujemy działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością, znaczy z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj przeogromne działania ma pan doktor Jacek Przyłucki jako psychiatra i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który tworzy programy dla tego środowiska i tworzy się również takie malutkie na razie serce, ale wolontariatu. I ten wolontariat jest właśnie wśród dzieciaków z gimnazjów, z liceum, gdzie może nie do końca rozumieją problem, ale za to są chętne do współpracy i pomocy. I zawsze pytają tylko, co one mają zrobić, żeby nie urazić tej osoby. I to jest takie fajne, takie miłe, na zasadzie, że
wiedzą, że coś jest, nie? I mogą w tym pomóc. Jak również mówiliśmy w tamtym roku na temat depresji wśród dzieci i młodzieży. Niejednokrotnie sobie z tego w ogóle nie zdajemy sprawy. To dzieciaki po wyjściu z konferencji powiedzieli, moja koleżanka też to przechodzi. I to już jest takie zasiane ziarenko, że ten problem idzie w eter i mamy nadzieję, że za kilka lat te osoby również znajdą miejsce w społeczeństwie, miejsce na rynku pracy i będą się czuły wśród nas. Tak, już tak podsumowując naszą rozmowę, wydaje mi się, że warto, żebyśmy wszyscy, my, nasi widzowie, mieli świadomość tego, że niepełnosprawność to nie tylko to, co my widzimy. Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnościami to także osoby, które wyglądają czasem po prostu tak jak my. Pospolicie, a one mają generalnie większy problem, aniżeli ten, który już ma wózek, ten, który ma protezę, ten, który ma już aparat słuchowy, to on już jest gdzieś, powiedzmy, zaopatrzony. Natomiast osoby właśnie z intelektualną niepełnosprawnością, one mają największy problem dostania się na rynek pracy. I to jest bolączka pani dyrektor zespołu szkół specjalnych, jak również bolączka pani dyrektor z Imperium Słońca. No i osoby z zaburzeniami psychicznymi, gdzie dzisiejszy świat ku temu idzie, że żyjemy szybko, w wielkim stresie i niejednokrotnie gdzieś przeoczymy sytuację właśnie, że... Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu.